Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Anna Bryłka, ze mną jest poseł Krzysztof Mulawa. Jesteśmy dzisiaj z interwencją w Ministerstwie Rolnictwa. Szanowni Państwo, w tym tygodniu Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą, przedłużając go o kolejny rok do czerwca 2025 roku. W tym momencie właśnie trwają troszeczkę odwleczone już negocjacje w samej Komisji Europejskiej w sprawie szczegółów tego rozporządzenia i czy znajdą się tam ograniczenia, które ograniczyłyby, zmniejszyłyby wpływ, niekorzystny wpływ masowego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. No i według najnowszych informacji wiemy, że te propozycje są niekorzystne dla unijnego rolnictwa. A dlaczego? Dlatego, że w tej propozycji, która teraz jest na stole, znalazły się skomplikowane algorytmy, które miałyby wyliczać sposób limitowania importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, a co więcej, jako referencyjny rok, czyli rok służący do wyznaczenia tych limitów, ustalany został rok 2023, czyli rok ubiegły, w którym ten import z Ukrainy znacząco wzrósł. Jutro ten temat będzie również przedmiotem pracy Rady do Spraw Unii Europejskiej, do spraw rolnictwa. My dzisiaj jesteśmy tutaj z posłem Mulawą, interweniując i apelując do ministra rolnictwa, apelując do premiera o wynegocjowanie wyłączenia Polski z tego rozporządzenia lub wynegocjowanie ograniczeń w postaci ograniczeń taryfowych i pozataryfowych dla Polski, być może również innych krajów przyfrontowych w ramach tego rozporządzenia. Gdyby nie udało się wynegocjować takiego postulatu i nie znalazłyby się takie zapisy w tym rozporządzeniu, no to apelujemy o to, żeby budować koalicję państw, która zablokuje to rozporządzenie. Ja przypomnę, że to rozporządzenie będzie teraz w postaci wniosku skierowane i musi zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i przez Radę, gdzie państwo polskie ma prawo również głosować przeciw i ma szansę zbudować koalicję przeciwko temu rozporządzeniu. To rozporządzenie oznacza, że dla polskiego rolnictwa oznacza trzeci sezon masowego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy i to oznacza dla wielu gospodarstw rolnych po prostu koniec. To oznacza bankructwo. Rolnicy od ponad roku protestują przeciwko tym rozwiązaniom, bo ja przypomnę, że pierwsze takie rozporządzenie to jest czerwiec 2002 rok, kolejne drugie to było czerwiec 2022 rok, 23 i teraz byłoby trzecie rozporządzenie. Poprzedni rząd wprowadził to jednostronne embargo 15 września, które bezterminowo obowiązuje również dzisiaj i nie wiemy jak długo będzie jeszcze obowiązywało. Dotyczy tylko i wyłącznie czterech towarów, czyli pszenicy, rzepaku, słonecznika i kukurydzy. Natomiast ja przypomnę, że według zapowiedzi i obietnic wyborczych również obecnego rządu, obecnego ministra, ministra Sikierskiego, to embargo miało zostać rozszerzone, dlatego że polski rynek zalewany jest nie tylko zbożem, ale również innymi artykułami, jak mięso drobiowe, jaja świeże, cukier, spirytus, maliny i tak do końca naprawdę nie potrafimy nawet oszacować zdolności produkcyjnych, jeśli chodzi o żywność z Ukrainy i tym samym nie jesteśmy w stanie oszacować, jak wielki ten import może jeszcze być. Ja przypomnę również, że ukraińskie towary dopuszczone do unijnego wspólnotowego rynku nie spełniają unijnych norm. No i mamy też wyniki kontroli z NIK-u z grudnia zeszłego roku, które niestety potwierdziły bardzo wiele nieprawidłowości w imporcie zbóż i nasion oleistych. Kryzys zbożowy to był i jest cały czas, bo on się nie skończył, wierzchołek problemów. No i ta decyzja i propozycja Komisji Europejskiej, żeby jeszcze raz o kolejny rok przedłużyć bezcłowy handel z Ukrainą, stały się impulsem dla ogólnopolskiego protestu rolników, który odbędzie się w najbliższą środę, 24 stycznia. W godzinach między 12 a 14 już prawie 200 miejscowości jest w tej mapce dostępnych, w tych miejscach, gdzie te protesty odbywają się w całej Polsce. My dzisiaj apelujemy do ministra, żeby jutro na Radzie Unii Europejskiej do spraw rolnictwa ta sprawa wybrzmiała. Apelujemy również do ministra technologii, bo to on jest właściwy w przedmiotowej sprawie, jeśli chodzi o handel. I obawiamy się, że jeśli ta decyzja na poziomie Unii Europejskiej zapadnie niekorzystna, jeśli chodzi o import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy i zostanie otwarty ten rynek, albo zostanie tak to zapisane w rozporządzeniu, że będzie to ostatecznie niekorzystne, no to również oznacza
oznacza w perspektywie czasu utratę przez Polskę bezpieczeństwa żywnościowego. Poseł Krzysztof Mulawa odczyta pytania i nasze wątpliwości wobec tego rozporządzenia i za chwilę wejdziemy z tymi pismami do ministerstwa. Dziękuję. Przepisy, które są szykowane, są to przepisy, które nie tyle będą niekorzystne dla Unii Europejskiej, ale będą przede wszystkim niekorzystne dla Polski, gdzie polskie rolnictwo odgrywa bardzo dużą rolę na arenie europejskiej. Każde słowo w naszych 11 pytaniach kierowanych do ministra rolnictwa i rozwoju wsi jest istotne, w związku z czym pozwolę sobie przeczytać pełną treść 11 pytań. A więc, panie ministrze, jakie stanowisko polski rząd przyjmuje w sprawie rozporządzenia tymczasowo liberalizującego handel między Unią Europejską a Ukrainą na kolejny rok do czerwca 2025. Jak obecnie wyglądają negocjacje polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie otwarcia na kolejny rok unijnego rynku na artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy? Czy przy rządzie został powołany międzyresortowy zespół zajmujący się importem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy? Chodzi dokładnie o Ministerstwo Technologii i Rozwoju, właściwie w handlu i Ministerstwo Rolnictwa, którego przedmiotowo dotyczy import towarów rolnych. Panie ministrze, trzecie pytanie. Jakie stanowisko zareprezentuje Polska na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa w dniu 23 stycznia 2024 roku w sprawie importu towarów rolnych z Ukrainy? Po czwarte, jakie ograniczenie wwozowe polski rząd chciałby włączyć do obecnie negocjowanego rozporządzenia? Po piąte, czy pana resort lub rząd postuluje wyłączenie Polski z rozporządzenia w związku z kryzysem na polskim rynku rolnym wywołanym masowym importem artykułów spożywczych właśnie z Ukrainy? Czy polski rząd buduje w Unii Europejskiej koalicję państw, które mogłyby zablokować rozporządzenie o dalszej liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą na poziomie Rady Unii Europejskiej? Po siódme, proszę o przedstawienie przebiegu negocjacji ze stroną ukraińską. Jaki stan prawny otrzymują wyniki tych negocjacji, skoro wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej? Jako państwa mamy bardzo ograniczone narzędzia, niestety tu powiem, bardzo ograniczone narzędzia w prowadzeniu samodzielnej polityki handlowej, a wynegocjowane konkluzje nie muszą być zbieżne ze stanowiskiem unijnym. Powtórę, czy pan minister jest zwolennikiem utrzymania jednostronnego krajowego embarga na import pszenicy, rzepaku, słonecznika, malin, kukurydzy na podstawie rozporządzenia wydanego 15 września 2023 roku przez ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, mimo naruszenia w tym obszarze prawa Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej? Czy w przedmiotowej sprawie prowadzi pan rozmowy z ministrem rozwoju i technologii? Po dziewiąte, panie ministrze, czy pan minister zgodnie z obietnicą wyborczą obecnego rządu, z obietnicą wyborczą, która miała miejsce kilka miesięcy temu, z kampanii parlamentarnej 2023 roku rozszerzy embargo na ukraińskie artykuły rolno-spożywcze o kolejne towary, czy to był tylko i wyłącznie asumpt do tego, żeby zjednać się do siebie niektórych wyborców? Po dziesiąte, szef handlu Dąbrowski ostrzegał w grudniu Warszawę, aby zniosła embargo, gdyż w przeciwnym razie grozi jej podjęcie kroków prawnych, również w trybie procedury naruszeniowej. Czy pan minister posiada jakąkolwiek wiedzę w tym temacie? I ostatnie pytanie, które kierujemy do pana ministra. Czy według wiedzy ministra Ukraina ma zamiar zastosować zasadę wzajemności w handlu z Unią i zawiesić ograniczenia taryfowe i pozataryfowe, które mimo jednostronnego otwarcia unijnego rynku po stronie ukraińskiej nadal obowiązują bez jakiejkolwiek zmiany? I te pytania razem z panią dyrektor Anną Brymką zaraz znajdą się na biurku ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Także za chwilę udajemy się z tymi pytaniami, z naszą interwencją do ministra. Czy mają państwo jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.